Dobry bardzo. Tematem dzisiejszego rozważania będzie w oparciu o Pismo Święte temat Dokąd pójdę, Panie? Temat rozważań jest to odejście i wyzwolenie z błędnych nauk, nauk demonów rozgłaszanych przez sekty, religie czy ugrupowania nie mających potwierdzenia w Biblii, nie prowadzących do pomazańca, do Jezusa Chrystusa. Czytamy księgę. Będziemy korzystać z Pisma Świętego. List do Efezjan, 4:5, pisze tak. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Czyli jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Trzy główne składniki. Właśnie w oparciu o dziś na tym się skupimy, w tych trzech głównych składnikach. Przeczytajmy chociażby Ewangelię Jana, 6:68. Pisze tak. Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo odejdziemy? Słowa życia wiecznego masz. I wrócimy jeszcze 64. Pisze tak. Ale są z was tacy, którzy nie wierzą. Wiedział bowiem od początku Jezus, którzy są niewierzący i kto jest, mający go wydać. Czyli wiara. Wiara w Pana. Dalej. Cały czas będziemy posługiwać się cytatami z Pisma Świętego. Mateusza, 10:22, pisze tak. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu imienia mego, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czyli kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czyli tematem jest Pan. Panem jest Jezus Chrystus. Wytrwałość dla imienia Jego. Wiara i Pan. Dwa tematy. Teraz, lecz niestety szatan zaślepia umysły. Przeczytamy sobie o tym w liście do Koryntian. 2 do Koryntian. Pisze tak, 4, a 3 pisze tak. Jeśli zaś i jest zasłonięta dobra nowina nasza, nadających się gubić, jest zasłonięta, w których Bóg wieku tego oślepił pomyślenia niewierzących ku nie dostrzegać oświetlenia dobrej nowiny chwały pomazańca, który jest obrazem Boga. Czyli dobra nowina jest zaślepiana przez szatana. A Jezus Chrystus otwiera umysły. I przeczytamy sobie Łukasza, 24:45. Pisze tak. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. Czyli Pan oświetla umysły. Czyli dalej jedźmy. Mateusza 12:21. I w imieniu Jego narody będą mieć nadzieję. Czyli dalej. Pokładajmy nadzieję w imieniu Pana Pomazańca Jezusa Chrystusa. Ale pamiętajmy, jeśli nawet Pan wyzwolił nas z fałszu i nauk demonów, to miejmy się na baczności, aby nie dać się zwieść, gdyż szatan ciągle chodzi jak kłusownik, aby nas odwieźć od wiary Pomazańca. Na przykład rozmowa Pana z Piotrem będzie nam w tym pomocna. Odczytajmy Mateusza 16:16. Odpowiadając, że Szymon Piotr powiedział: Ty jesteś pomazaniec, Syn Boga żyjącego.
Odpowiadając zaś Jezus rzekł mu: szczęśliwy jesteś, Szymonie Bariona, bo ciało i krew nie odsłoniły ci, ale Ojciec mój w niebiosach. Dla odmiany porównajmy 21-22. Od wtedy zaczął Jezus pokazywać uczniom Jego, że ma on do Jerozolimy odejść i wielce wiercierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie i zostać zabitym i trzeciego dnia podnieść się. I wziąwszy na bok go Piotr, zaczął karcić go, mówiąc: życzliwym ci, Panie, nie będzie ci to. On zaś, odwróciwszy się, powiedział Piotrowi: odejdź za mnie, szatanie, zawadą jesteś mi, bo nie myślisz o tym, co Boga, ale to, co ludzi. Czyli z jednej strony było Piotrowi objawione przez Boga, że jest Synem Bożym, Jezus Chrystus, z drugiej strony szatan próbował odwieść Chrystusa. Czyli walka. Diabłu zależy, abyśmy nie wytrwali w wierze w pomazańca, że oddał za nasze życie na krzyżu męki i zmartwychwstwa w ciele. Rozważymy teraz dwie cechy w oparciu o Pismo Święte. Bycie naśladowcą pomazańca, które trzeba przejawiać, aby trwać w prawdzie. Ewangelia Jana 17:17. Słowo Twoje jest prawdą. I pierwszy taki argument to uwierzyć, że pomazaniec jest jeden, a nie kilku. Gdzieś tam 10 w Ameryce, w Brooklynie się ustanowi pomazańcami i tam, że oni są tymi pomazaniec, inaczej Chrystusami czy Mesjaszami. Zagarnęli sobie prawo jakieś tam. Nie, pomazaniec jest jeden. Czytaliśmy list do Efezjan. Jeden Pan. Jedna wiara, jeden chrzest, czyli jeden Pan, jeden pomazaniec. Jest nim Jezus Nazaretu, Syn Boży. Uczyliśmy mowy Piotra. Drugie, to oczekiwać przyjścia Pana. Oczekiwamy, bo o dniu, godzinie nikt nie wie. Mamy czekać. Dowodem tej nadziei jest spożywanie chleba i wina. Pisze tak chociażby w liście do Koryntian, 11 rozdziale. Pierwszy jest do Koryntian i 10:16-17 pisze tak: kielich wysławiania, który wysławiamy, czyż nie wspólnotą jest krwi pomazańca? Chleb, który łamiemy, czyż nie wspólnotą ciała pomazańca jest? Bo jednym chlebem, jednym ciałem wielu jesteśmy, bo wszyscy z tego jednego chleba uczestniczymy. I 11:26 pisze tak: ilekroć bowiem jedlibyście chleb ten i kielich, pilibyście, śmierć Pana zwiastujecie, aż do kiedy przyjdzie. Czyli nawet Judasz spożywał wieczerzę ustanowioną przez Pana, lecz nie wytrwał do końca i nie miał wiary. Czytaliśmy to, że Pan powiedział mu, że nie wytrwał do końca i nie miał wiary. Przeczytajmy sobie z Ewangelii Jana 13 rozdział. Ewangelia Jana 13:11, aby to potwierdzić. Znał bowiem wydającego go, dlatego powiedział, że nie wszyscy czyści jesteście. 18. Jedzący mój chleb podniósł na mnie piętę jego. Czyli wiemy, o co chodzi. Jeśli chcesz naśladować Pana, to nie daj się uzwieść, wmówić sobie, że jesteś niegodny spożywać ciało i chleb, ciało i krew Pana. Bo to nauki demonów, którzy chcą zabrać Ci zbawienie. Przeczytajmy Ewangelię Jana, 5 rozdział, Ewangelię Jana, 6 rozdział, przepraszam, 53-55. Ewangelię Jana, 6 rozdział, 53. Powiedział więc im Jezus: amen, amen, mówię wam, jeśli nie zjecie ciała Syna Człowieczego i nie wypijecie Jego krwi, nie macie życia w sobie. Jedzący me ciało i pijący mą krew ma życie wieczne i ja podniosę go w ostatnim dniu. Bowiem ciało me prawdziwym jest pokarmem i krew ma prawdziwym jest napojem.
czyli potwierdźmy, wiara i wytrwałość. Trzecie to nowonarodzenie, to chrzest z ducha i wody. Nigdzie w Biblii nie ma, że zbawienie dokonujemy się przez, jest dokonywane przez chrzest wodny, że jest konieczny zbawienia chrzest. Nigdzie tego w Piśmie Świętym nie ma. Jest to osobisty czyn dowodzący, iż uwierzyliśmy w Pana i się na nowo narodziliśmy. Chociażby porównajmy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 38 werset pisze tak. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 38 werset. Dzieje Apostolskie, 2:38 pisze tak. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, niech każdy z was ochrzcić się, w imię Pana Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. I porównamy teraz 10:46. 10:46 pisze tak. Słyszeli bowiem, że mówią językami, wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego, tak samo jak my, i rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Czyli pierwsze otrzymali, apostoł Piotr nawołuje, żeby pierwsi się dali ochrzcić, przyjęli chrzest wodny, a wtedy otrzymają Ducha Świętego. A w drugim przypadku pierwsi otrzymali Ducha Świętego, wtedy Piotr nakazał, aby mówi, czyż wody możemy im bronić? Później dopiero przyjęli chrzest wodny. Nowe narodzenie właśnie niekiedy następuje bez udziału wody, bowiem jest duchowe, nie jest cielesne. Cielesne jest obmycie, w wodzie potwierdza, że należymy do Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, prawdziwego Zbawiciela. Dlatego jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa, narodziłeś się ponownie, daj się obmyć w chrzcie w imieniu Jezusa. Chrzcie, który nie zbawia, lecz potwierdza, iż należysz do Zbawiciela i wchodzisz do wspólnoty jako ciało Chrystusowe. Przeczytajmy list do Galatów, 3 rozdział, 23, 27 werset. Galatów 3:27. Pisze tak. Jacy bowiem w pomazańca daliście się zanurzyć? Pomazańca wzięliście na siebie. Czyli chrzest Duchem Świętym jest warunkiem koniecznym, a chrzest wodą warunkiem nie jest koniecznym. Dowodem, iż jesteśmy wolni w Chrystusie, to chociażby uczynki. Przeczytamy sobie na koniec Ewangelię, list Jana 2:14. Ewangelia Jakuba list pisze tak. Jaka korzyść, bracia moi, jeśli wiarą miałby ktoś mieć, dzieł zaś nie miałby, nie może wiara zbawić go. I 20. Chce zaś poznać o człowieku pusty, że wiara bez dzieł bezczynna jest. Tu ciekawe jest, to jest warto cały drugi rozdział rozważyć, tam czy ktoś głodny jest, a ktoś mu tam broni, nie da nic do jedzenia. To jest ciekawe, czy jeden tam stroni, że jest jeden pięknie ubrany, drugi jest biedny. To jest bardzo też ciekawe, że dowodem, iż jesteśmy wolni w Chrystusie, to uczynki potwierdzają wiarę naszą. I w ten krótki oto sposób można na podstawie Pisma Świętego zobrazować wiarę chrześcijańską. Dokąd pójdziemy? Do Pana Jezusa Chrystusa. Nie religia, nie organizacja jest zbawieniem. Drogą i zbawieniem jest Jezus Chrystus. On jest naszym fundamentem. Dziękuję bardzo.